utworzonych jest ponad 200 punktów szczepień na szczepienia populacyjne. Piotr Harasim, witam w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik, w studiu Plusa i Kopernika, pan Krzysztof Kurjata, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw szczepień. Dzień dobry, witam państwa. Panie Krzysztofie, szczepienia przeciw COVID-19 trwają w Polsce od 27 grudnia. Jak te szczepienia przebiegają natomiast w naszym regionie? Szczepienia przebiegają sprawnie. Utworzonych jest ponad 200 punktów szczepień na szczepienia populacyjne. Do tej pory od grudnia, tak jak pan wspominał, szczepiona była grupa zero w szpitalach tak zwanych węzłowych. I szczepimy na miarę naszych możliwości i dostępności szczepionek, bo to w tej chwili jest jakby kluczowy parametr. 15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia dla seniorów powyżej 80 roku życia. Za kilka dni natomiast rusza rejestracja osób po 70 roku życia. Kiedy natomiast faktycznie ruszą szczepienia dla seniorów? Tak jak pan wspomniał, 22 będzie otwarte następne okienko, jeżeli chodzi o terminy dla grupy 70+, czyli te osoby, które mają ponad 80 lat, również będą mogły jeszcze się zapisywać, bo wiem, że w tej chwili jakby już w niektórych regionach województwa te możliwość zaszczepienia się czy terminy szczepień się skończyły, więc 22 nastąpi kolejna rejestracja kolejnej grupy i tych szczepień pewnie będzie, terminów będzie pewnie kilka tysięcy dostępnych, a fizycznie rozpoczynamy szczepienia od 25 stycznia. Przypominam, że w tym tygodniu trwają szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. I równolegle trwają szczepienia drugą dawką tej grupy zero pracowników medycznych, którzy szczepili się właśnie od końca grudnia. To przypomnijmy, w jaki sposób seniorzy mogą zapisywać się na szczepienia. Możliwość rejestracji na szczepienia to trzy sposoby. Po pierwsze infolinia 989, gdzie konsultant nas poinformuje o tym, gdzie jest dostępny punkt szczepień w naszej okolicy i będzie tam też mógł od razu nas zarejestrować. Drugi sposób to internetowe konto pacjenta. Tutaj musimy mieć profil zaufany albo skorzystać z takiej usługi poprzez nasz bank. No a trzeci sposób to dotarcie do punktu szczepień, który również może nas zarejestrować. To przypomnijmy, ile takich punktów szczepień będzie w naszym regionie? W tej chwili zarejestrowanych jest ponad 200 punktów szczepień. Nie wszystkie jeszcze uruchomiły czy udostępniły swoje kalendarze szczepień. Oczywiście chyba największym wyzwaniem w niektórych miejscach jest system informatyczny, ale po to jesteśmy, żeby pomóc uruchomić ten system. Jest to tak skonstruowane, tak jak wspominałem, są trzy drogi, że jeżeli punkt szczepień udostępni swój kalendarz z terminami szczepień, to zarówno poprzez internetowe konto pacjenta, jak i konsultant na infolinii będzie widział, że w danym miejscu dostępny jest jeszcze termin szczepienia. Panie Krzysztofie, wiadomo już może, ile osób dziennie w takim punkcie będzie mogło się szczepić? Na chwilę obecną punkty szczepień pozgłaszały różne możliwości, jeżeli chodzi o wydajność, niektóre 30, niektóre 100. Natomiast z racji dostępności szczepionek w tej chwili wszystkie punkty szczepień poza szpitalami będą otrzymywały po 30 szczepionek na tydzień. Nie jest to może zbyt wiele, natomiast no taka jest dostępność szczepionek. Z praktyki wiemy, że jak już taka jednostka zacznie szczepić, to jej wydajność wzrasta. Docierają się w środku procedury i pracownicy punktów szczepień czy szpitali, które szczepią, no doskonale sobie radzą z tym, żeby tą wydajność swojego punktu szczepień zwiększać. A co jeśli któraś z osób będzie miała na przykład problem z dotarciem do takiego punktu szczepień? Czy tutaj jakaś forma pomocy jest przewidziana? Tak jak mówiłem, w tym tygodniu szczepimy pensjonariuszy DPS-ów i do tych jednostek punkty szczepień dojeżdżają po to, żeby tych pacjentów nie przewozić. Natomiast jeżeli jest osoba, która jest niemobilna albo ma jakieś inne obiektywne problemy z tym, żeby dotrzeć do punktu szczepień, powinna skontaktować się z koordynatorem gminnym. W każdej gminie naszego województwa jest taki koordynator do spraw transportu, jeżeli chodzi o szczepienia. Kroki są następujące. Rejestrujemy się w najbliższym punkcie szczepień na szczepienie. Zgłaszamy, że nie jesteśmy w stanie sami dotrzeć i w tym momencie gmina powinna nam zapewnić transport. Jeżeli takich osób będzie więcej niż możliwości w danej chwili
konkretnej gminy. Gdzieś tam w odwodzie zawsze jest Państwowa Straż Pożarna, która w takich sytuacjach, gdzie gmina nie będzie w stanie jednocześnie na przykład przewieźć 5-7 osób, włączy się w to i ma przygotowane w każdej komendzie powiatowej środki transportu, żeby taką osobę dowieźć. Oczywiście apeluję o to, żeby nie rejestrować się gdzieś 200-300 km dalej i nie zrzucać wtedy na barki gminy obowiązku transportu. Gmina zapewnia transport w obrębie swojej gminy, mówię o w sensie obszarowym. Natomiast no, oczywiście można się zarejestrować 200-300 km dalej, natomiast wtedy no, jakby jest to decyzja świadoma pacjenta i powinien sam dotrzeć do tego punktu szczepień na określony czas. Panie Krzysztofie, wszystkie pozostałe osoby, które teraz chciałyby się szczepić, które zechcą się szczepić, co powinny zrobić? No niestety musimy czekać. Dostępność szczepionek, jak zapowiada rząd, powinna w niedługim czasie wzrosnąć. Punkty szczepień nabiorą rozpędu i pewnie ta ich wydajność wzrośnie. Wszyscy będziemy zaszczepieni, jeżeli tylko będziemy tego chcieli, natomiast trzeba czekać. Kolejność szczepień jest nieprzypadkowa. No, pracujemy przy COVID-zie od marca, widzimy, co się dzieje w szpitalach i wiemy, że najczęściej w szpitalach pojawiają się właśnie seniorzy i to seniorzy, którzy dodatkowo są obciążeni chorobami współistniejącymi, najtrudniej tę chorobę przechodzą i niestety najwięcej w tej grupie wiekowej osób umiera. Stąd decyzja o tym, żeby właśnie seniorzy byli szczepieni w pierwszej kolejności, czyli medycy i seniorzy. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Krzysztof Kurjata, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw szczepień, był Państwa i moim gościem Piotr Haraśmi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.